Szymański Paweł. Paweł, dzisiaj rozmawiamy, bo jesteś w roli jednej z osób, które szykują protest, tak można powiedzieć. Jesteśmy na Pojezie Żudrawskim, gdzie jest wiele jednostek, gdzie pracują żołnierze, ale też pracują pracownicy resortu obrony cywilnej. I chcecie protestować. Dlaczego? Tak, witam serdecznie. Dlaczego protestujemy? Chodzi o godne życie, chodzi o naszą płacę, to jakie pieniądze zarabiamy. Dostaliśmy podwyżkę w tym roku rzędu 7,8%. Jest to podwyżka zdecydowanie mniejsza aniżeli inflacja. Nie jest to ruch, który jest skierowany politycznie. W żadnym wypadku nie robimy tutaj kierunku politycznego. Uderzamy zmierzamy w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej, bo jest to ministerstwo, które jest odpowiedzialne za ten stan rzeczy. A kiedy się zrodziła ta inicjatywa protestu? Rozmawialiście wcześniej ze swoimi przełożonymi i to nie przyniosło skutku? Nasi przełożeni to są mądrzy ludzie, dlatego że no może oni nie mogą powiedzieć tego, że oficjalnie nas wspierają i nas popierają, ale bardzo dobrze rozumieją, jaki jest problem tego wszystkiego. My nie walczymy personalnie z dowódcami poszczególnych jednostek wojskowych, tylko my walczymy z tym systemem, który jest, a dowódcy jednostek w tym systemie po prostu są i muszą się tego systemu trzymać. Przeczytałem jeden z komentarzy pod jednym z artykułów na jednej ze stron Związku Zawodowego, który mnie po prostu bardzo oburzył. Od komentarza do komentarza i w ten sposób został zawiązany ruch społeczny, protest pracowników wojska, cywilnych, protest pracowników cywilnych wojska. Na jakim jesteście etapie? Nasz ruch działa od 9 tygodni. Mamy w tej chwili blisko 3000 członków tego ruchu. Są to osoby, które są członkami różnych związków zawodowych, ale również są to osoby, które są niezrzeszone w żadnej organizacji związkowej. Jesteśmy już po dwóch spotkaniach w Warszawie, w organizacjach związkowych. Największe związki zawodowe, które funkcjonują w Wojsku Polskim, skupiające pracowników wojska. Mieliśmy rozmowy, na tych rozmowach udało nam się przede wszystkim, że organizacje związkowe, tak samo jak ruch społeczny, chcą zmierzać w jednym i tym samym kierunku. Wszyscy w trosce o pracowników wojska chcemy po prostu wywalczyć dla nich podwyżkę, godziwe płace. Trzeba dokonać zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy. To niestety wymaga natychmiastowej pracy. Wasz ruch jednoczy związki zawodowe? Nasz ruch przede wszystkim zjednoczył pracowników wojska. Nic innego. Pracownicy wojska wykazali się taką inicjatywą, chęcią, ale i zaangażowaniem w walce o własne jutro. O poprawę przede wszystkim tego jutra. Czy my zrzeszamy, czy my spinamy razem te związki zawodowe? Nie, ja bym tego nie powiedział. Udało nam się przede wszystkim porozumieć ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe traktują nas bardzo poważnie, za co im bardzo dziękujemy. Możemy wspólnie grać do jednej bramki. Na tą chwilę ministerstwo już wie o waszych planach protestu? Oficjalnie trudno mi jest powiedzieć, ale nieoficjalnie wiem, że tak, dlatego że to jest takie ministerstwo, a nie inne i jesteśmy śledzeni. Jesteśmy grupą zamkniętą, bo jest to grupa zamknięta na Facebooku. Zamknięta dlatego, że ma pewne swoje, nazwijmy to, ograniczenia i tyle. A rozmawialiście z kimś na wyższym poziomie? Nie, jeszcze w tej chwili nie. Teraz czeka nas kolejne spotkanie znowu w Warszawie. Będzie to spotkanie organizacyjne właśnie z organizacjami związkowymi. Już będziemy ustalali pewne szczegóły dotyczące samego protestu. Ten protest odbędzie się 29 maja. O godzinie 11 rozpoczynamy. Więcej szczegółów będzie później, po tych ustaleniach poniedziałkowych. Ma powstać również miasteczko, zielone miasteczko. Zobaczymy, jak to miasteczko będzie funkcjonowało. Chcielibyśmy, żeby nam się to udało, ale na tym etapie, w tym momencie już chciałbym zaznaczyć, że nie działamy i nie chcemy działać ze szkodą dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Tylko dlatego, że pracujemy w armii, nie oznacza, że każdy nasz ruch jest skierowany przeciwko armii. Wielu z nas jest byłymi żołnierzami, którzy są ciągle zatrudnieni. I my paraliżu ani Ministerstwa Obrony, ani naszej ojczyzny tego na pewno nie chcemy. Przed protestem jeszcze będzie szansa na rozmowę z ministrem, czy to protest, a później rozmowy? W tej kwestii bardzo ciężko jest mi się wypowiedzieć, bo wszystko zależy od samego pana ministra. Pan minister generalnie z nami i tak nie rozmawia od dłuższego czasu. Ma do tego wydelegowanego człowieka.
ten człowiek się powinien zajmować pewnymi sprawami. No niestety dialog między związkami zawodowymi, czyli dialog społeczny pomiędzy ministerstwem a ludźmi, a związkami został przerwany już dawno. Nie są wysłuchiwane nasze prośby i żądania tego, co my chcemy osiągnąć. Mhm. Czym zajmują się pracownicy cywilni w wojsku? No nie mogę tutaj zbyt dużo zdradzić, czym się zajmują, bo zajmujemy się najróżniejszymi rzeczami jako pracownicy. Od najbardziej podstawowych po bardzo skomplikowane, poprzez nawet i przetargi, które też musimy gdzieś tam organizować. Odpowiedzialność jest na nas bardzo duża. Mówi się, że pracowników cywilnych wojska jest około 46-47 tysięcy w skali całego kraju. Około 8 tysięcy pracowników, też tak podają jakieś statystyki, około 8 tysięcy pracowników są to emerytowani żołnierze. Dziś rozmawiam na Pojeździe Żudrawskim, tutaj słychać już troszeczkę o tym proteście, że coś się zaczyna dziać. A jakie jest w Polsce zainteresowanie? Jakie masz takie oddźwięki z Polski? Jest zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Wiele osób pisze do mnie w prywatnych wiadomościach. Mój numer jest tam udostępniony również, że każdy może do mnie zadzwonić i porozmawiać. Jest duży oddźwięk tego. Mam nadzieję, że będzie jeszcze większy. Liczę też na to. Wiem, że nie dotarliśmy jeszcze wszędzie, bo mam też sygnały od osób, które słyszą o tym po raz pierwszy i bardzo intensywnie chcą się zaangażować w całe to przedsięwzięcie. Dodatkowo do wszystkich praktycznie pracowników cywilnych wojska zostały rozesłane ankiety. Ankiety z trzema prostymi pytaniami. Wiąże się to, jest to sondażowe. Jest to ankieta sondażowa, która ma nam pokazać, jak duże jest zainteresowanie i chęć uczestniczenia pracowników wojska w wyżej wymienionym proteście, tak? W proteście, który już niebawem nas czeka. Widziałem również, że zrzutka jest uruchomiona. Na co zbieracie środki? Tak, jesteśmy ruchem społecznym i nie mamy żadnego konta, budżetu, którym moglibyśmy dysponować. Każdy z nas robi coś po prostu od siebie. Cały ruch, tak jak wspomniałem, to jest blisko 3000 osób. Zawiązał się z tego komitet protestacyjny, tak to nazwaliśmy, komitet protestacyjny, którym, no tak się złożyło, że akurat przewodzę. Założyłem to wszystko i jakoś tym przewodzę, tak wyszło. Nie mamy budżetu. Nie mamy czym dysponować. Chociażby baner, który widać za nami, tak? Są to banery, które się robi z własnych, prywatnych pieniędzy. I dlatego powstał pomysł powstania zrzutki, zorganizowania zrzutki, dlatego że czy to wyjazdy do Warszawy na negocjacje, czy zakupowanie banerów, czy przypinek chociażby, to wszystko są koszty, które kryjemy póki co z naszych niewielkich pensji. Należy zaznaczyć, że współorganizatorami tej całej akcji protestacyjnej są związki zawodowe, które uczestniczyły w zebraniach, w spotkaniach, do których doszło, jak i nasz ruch społeczny. Jest jeden związek, który podjął się prawnych działań w tym kierunku, ale na razie nie będziemy wyszczególniali, o kogo.